Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale AB Photo. Ja nazywam się Patryk Herbetowski i dzisiaj zapraszam Was na recenzję kamery DJI Osmo Pocket 3. Jest to bardzo małe urządzenie, które powinno dobrze sprawdzić się podczas nagrywania filmów na YouTube'a, czy ogólnie jakiegoś vlogowania, czy tworzenia treści na chociażby TikToka czy Instagrama. Myślę, że z powodzeniem jest w stanie zastąpić nam większą kamerę bądź bezlusterkowca do tego typu produkcji, ale czy tak jest faktycznie, tego dowiecie się z dzisiejszego filmu. Zapraszam do oglądania. Na początek mówimy sobie budowę urządzenia. To, co pierwsze rzuca się w oczy, to, że jest ono niesamowicie małe i lekkie, waży tylko 179 gramów. Nawet dla mnie ta kamera mogłaby być odrobinę cięższa, wtedy sprawiałaby wrażenie trochę solidniejszej, ale i tak tutaj jakość wykonania jest bardzo dobra. Do samego spasowania elementów czy tworzywa użytego do produkcji tej kamery nie mam żadnych zastrzeżeń. Jedyne, co mi się troszeczkę mniej podoba, to ten plastik tutaj z przodu. Ja wolałbym tutaj mieć jakąś gumę. Tutaj z tyłu na przykład jest taka fajna guma, a z przodu jest taki niezbyt przyjemny w dotyku plastik. To jest jedna rzecz, która robi na mnie trochę gorsze wrażenie, ale to jest już takie naprawdę czepianie się do tej kamery. Nie mamy tutaj żadnych uszczelnień, to jest normalne w tego typu urządzeniach. Ja nie znam żadnego na ten moment gimbala na rynku, który miałby uszczelnienia, ale to nie znaczy, że ja nie chciałbym takich uszczelnień tutaj widzieć. To by było super dla osób, które podróżują, które nagrywają gdzieś vlogi w górach, w jakichś trochę trudniejszych warunkach. Wtedy nie trzeba by było na taką kamerę tak bardzo uważać, a tutaj jednak no, trzeba sprawdzać, w jakich warunkach pracujemy, czy nie jest za wilgotno, czy jakoś mocno nie pada deszcz czy śnieg, no bo ta kamera jest mimo wszystko dosyć delikatna, więc rozumiem, że tutaj żaden inny producent chyba nie oferuje takich możliwości w tego typu urządzeniach, ale fajnie, gdyby za jakiś czas takie urządzenia uszczelniane też się pojawiły. Przechodząc już bardziej szczegółowo do budowy tego urządzenia. Na górze mamy oczywiście trzyosiowy gimbal i samą kamerę, o której powiem Wam więcej za chwilę. Tutaj na przedniej soczewce w tej kamerze są wbudowane magnesy, więc można tutaj mocować filtry szare albo soczewkę szerokokątną, która jest też dostępna do tego urządzenia. To jest bardzo wygodne, bo tylko przykładamy taki filtr, on się tutaj trzyma, ale ten magnes nie jest jakiś bardzo mocny i trzeba uważać, żeby po prostu tych filtrów nie zgubić, bo można gdzieś zahaczyć tą kamerą i ten filtr nam po prostu odpadnie, więc na to trzeba po prostu zwracać uwagę. Następnie mamy ekran. On ma 2 cale i aż 700 nitów. Jest naprawdę jasny, więc nawet w słoneczny dzień dobrze widać na nim to, co nagrywamy. Oczywiście nie są jakieś bardzo duże. Jeśli chcemy mieć większy podgląd, możemy się połączyć z tą kamerą za pomocą naszego smartfona i obserwować na smartfonie to, co nagrywamy, ale w większości przypadków ten ekranik daje radę i dobrze widać po prostu kadry i to, co nagrywamy oraz ekspozycję, jaka jest ustawiona. Ekran jest też dotykowy, więc w ten sposób możemy się poruszać po całym menu tej kamery. I co ciekawe, jest też obracany. Można pracować w pionie tak jak teraz, ale możemy też go obrócić i wtedy pracujemy w poziomie. Automatycznie kamera się też wtedy uruchomi. Możemy też klasycznie ją uruchomić przyciskiem tym, który służy do nagrywania filmów. Kiedy przytrzymamy go dłużej, to kamera się uruchomi albo też możemy ją w ten sposób wyłączyć. Kiedy zamkniemy ten ekran, on też tutaj nam wyświetli powiadomienie i po 2 sekundach, jeśli tego nie wyłączymy, to też kamera się sama złoży, gimbal się zablokuje i jest ona gotowa do transportu. Więc jest to naprawdę wygodne. Ekran ma też dobrą rozdzielczość, do samej jakości tego ekranu nie mam żadnych zastrzeżeń, jest to właśnie fajnie przemyślane z tym obracaniem, bo naprawdę też szybko ją się w ten sposób uruchamia. Poniżej mamy joystick, taki wielokierunkowy, wygodny, naprawdę dobrze on leży pod palcem. Jest on też wciskany, kiedy klikniemy go 2 razy, to centruje nam się gimbal, to też jest wygodne rozwiązanie. Nad tym joystickiem mamy diodę, która informuje nas o statusie pracy kamery, czy ona nagrywa film, czy nie jest rozładowana, czy wszystko jest ok. No i jeden przycisk, który służy do nagrywania filmów, bądź robienia zdjęć, czy właśnie uruchamiania kamery, jak mówiłem Wam przed chwilą. Całą resztę obsługujemy dotykiem, co jest dosyć wygodne, chociaż powiem Wam o tym za chwilę trochę więcej, kiedy będę omawiał menu w tej kamerze. To, co mamy jeszcze na budowie, to tutaj jest mocowanie do takiego małego paska na rękę. Z drugiej strony mamy złącze na karty microSD. Ona obsługuje karty microSD do 512 GB. Dobrze jest mieć do niej naprawdę szybkie karty, żeby nie mieć problemów przy tych wyższych rozdzielczościach. Ja tutaj mam taką standardową
kartę 10 klasy, nie jakąś bardzo szybką. No i niestety tutaj kamera wyrzuca mi powiadomienie, że ta karta jest za wolna. Kamera normalnie działa na tej karcie, nagrywa filmy, ale może przy jakichś bardzo długich nagraniach po prostu ta karta byłaby wtedy za wolna i dlatego to powiadomienie się pojawia, więc tutaj zalecam dosyć szybkie karty. Szkoda, że kamera nie ma żadnej pamięci wbudowanej, co pojawia się na przykład w niektórych kamerach sportowych. Tutaj fajnie jakby było chociaż, nie wiem, 16 albo 32 giga pamięci wbudowanej. Gdybyśmy zapomnieli karty albo skończyłoby nam się miejsce na tej karcie, no to zawsze mielibyśmy taki backup w samej kamerze. No szkoda, że tutaj tego nie zastosowano. Musimy mieć do tej kamery kartę microSD. Poniżej mamy złącze USB-C, które służy do ładowania kamery i też do podłączenia dodatkowych akcesorii. Producent podaje, że w tej kamerze bateria starcza na 166 minut nagrania, natomiast to jest podawane przy Full HD i chyba 25 klatkach, z tego co pamiętam, więc kiedy nagrywacie w wyższej rozdzielczości bądź w wyższych klatkarzach, ten czas może być krótszy. To też zależy na przykład od temperatury otoczenia, w jakiej nagrywacie, ale ogólnie ta bateria jest całkiem wydajna i też bardzo szybko można ją naładować, bo ta kamera obsługuje szybkie ładowanie. Kiedy podłączymy ją do jakiejś mocniejszej ładowarki na 16 minut, to ona się naładuje do 80% w tym czasie, więc to jest naprawdę świetny wynik, więc można ją po prostu bardzo szybko doładować albo skorzystać z dodatkowej baterii, która jest w tym zestawie combo i w ten sposób można sobie wydłużyć czas nagrywania, ale na baterię ogólnie w tej kamerze bym nie narzekał. Uważam, że jak na tak małe urządzenie jest ona całkiem wydajna. To, na co jeszcze tutaj bym zwrócił uwagę, to to, że mamy trzy mikrofony wbudowane w tą kamerę, które powinny dosyć dobrze zbierać ten dźwięk, ale to sobie jeszcze dzisiaj sprawdzimy. No i co ciekawe, tutaj na samej kamerze nie ma gwintu statywowego. Żeby podłączyć statyw, potrzebne są dodatkowe akcesoria. Zaraz Wam je wszystkie pokażę, ale na samej kamerze nie ma gwintu statywowego. Trochę szkoda, być może jakoś ciężko było konstrukcyjnie zmieścić tutaj ten gwint, chociaż mi się wydaje, że tutaj jest na niego miejsce i ja wolałbym taki gwint mieć od razu w kamerze, a nie musieć zabierać ze sobą dodatkowy adapter, więc to jest rzecz, którą jeszcze bym w przyszłości w tej kamerze dopracował. Jeśli chodzi o budowę, no to myślę, że tutaj więcej nie ma co opowiadać, bo no kamera jest dosyć prosta w obsłudze, prosta w samej budowie, ale sama jakość wykonania jest naprawdę dobra i całkiem przemyślane są rozwiązania w tej kamerze. Mi się szczególnie podoba ten obracany ekran. Teraz przechodzimy do akcesorii, w jakie wyposażona jest ta kamera. Kamerę możemy kupić w dwóch zestawach, standard i combo. W standardzie mamy kabelek do ładowania USB-C na USB-C, taki prosty pasek na rękę, żeby sobie zabezpieczyć kamerę. Taki sztywny pokrowiec transportowy, on jest całkiem fajny, dobrze wykonany. Chowamy w niego kamerę w ten sposób i w jakimś tam stopniu nam to zabezpiecza tą kamerę w transporcie przed jakimiś uderzeniami, kiedy wrzucimy ją na przykład w taki sposób do plecaka. Tutaj w środku jest też miejsce na filtry albo tą soczewkę szerokokątną, żeby zabrać te rzeczy też do tego pokrowca. No i to, co tutaj jest jeszcze w zestawie, to ten właśnie adapter na gwint statywowy, który jest tutaj od spodu. Adapter ma tutaj złącze USB-C, podpinamy go do kamery w ten sposób. Mamy też dzięki temu większy uchwyt, więc dla osób o większych dłoniach to może być po prostu wygodne do trzymania. No i od razu jest przeniesione to złącze USB-C tutaj, więc nie musimy odpinać tego adaptera, żeby naładować tą kamerę. No i to musimy mieć ten element, jeśli chcemy tą kamerę zamontować na jakiś statyw. I to jest wszystko, co jest w zestawie standard. Ale w przypadku tej kamery dużo bardziej polecam Wam wyłożyć trochę więcej pieniędzy i kupić od razu zestaw combo, bo on jest dużo ciekawszy i daje dużo większe możliwości. Już pokazuję Wam, co wchodzi w zestaw combo. W zestawie combo znajduje się wszystko to, co mamy w zestawie standard, plus dodatkowe akcesoria. Przede wszystkim mamy taki duży, solidny pokrowiec, on pomieści wszystkie te rzeczy. To jest, myślę, taki sam pokrowiec, jaki jest do mikrofonów DJI Mic 2 dodawany. Solidny, z klejonym zamkiem, fajnie wykonany, przydatna rzecz. Do tego mamy adapter z tym gwintem statywowym, ale też z wbudowaną baterią. On jest trochę większy, nie musimy wtedy zabrać ze sobą tego mniejszego adaptera, ale on i tak w tym zestawie jest. I on pozwala wydłużyć czas nagrania o około 60%. Go osobno ładujemy tutaj złączem USB-C i mamy taką, powiedzmy, powiększoną baterię. Ma on tutaj też diodę, kiedy klikniemy raz w ten przycisk, to ona się świeci na zielono, to znaczy, że jest naładowany ten adapter z baterią. Gdyby się świeciła na czerwono, to jest rozładowany. Następnie mamy taki prosty, mały, przenośny statyw, żeby sobie odłożyć gdzieś tą kamerkę, nie musieć jej zawsze trzymać w ręce. Mamy też tą soczewkę szerokokątną. Ona pozwala zwiększyć kąt do 108 stopni, więc kiedy nagrywamy siebie na przykład z ręki,
ręki, vlogujemy, chcemy trochę więcej zmieścić w tym kadrze, to wtedy taki adapter szerokokątny należy wykorzystać. I ostatnia rzecz, która jest w tym zestawie, a która myślę, że jest najciekawsza i dla której warto ten zestaw kupić, to jest mikrofon. Jest to mikrofon taki sam nadajnik, jaki znajdziemy w zestawach DJI Mic 2, czyli bardzo dobry mikrofon. Ja testowałem te mikrofony, więc nie będę w tym materiale jakoś więcej się o nim wypowiadał, bo no nie ma to sensu. Sprawdźcie po prostu ten film. Tutaj na górze wyświetli Wam się karta do tego nagrania. Ja recenzowałem te mikrofony i byłem z nich bardzo zadowolony. I taki mikrofon sprawdzi się wszędzie tam, gdzie mamy trochę głośniejsze otoczenie, gdzieś w mieście, przy jakiejś ruchliwej ulicy. Możemy też podłączyć do niego krawatówkę i ją sobie gdzieś tutaj zamocować blisko naszych ust i wtedy mamy zbierany dźwięk tego, co mówimy, a nie dźwięki z otoczenia. Bo te mikrofony, które są w tej kamerze, to niestety one całkiem fajnie zbierają ten dźwięk, ale też zbierają dużo innych dźwięków z otoczenia, więc one raczej się sprawdzą w sytuacji, kiedy nagrywamy gdzieś w jakimś cichym miejscu, a kiedy jest już głośno, to trzeba wtedy wykorzystać taki zewnętrzny, dodatkowy mikrofon. Więc no to jest rzecz, którą naprawdę myślę, że warto mieć w tym zestawie. Do tego nadajnika jest też dostosowany specjalny deadcat, kiedy wieje na zewnątrz i chcemy sobie zredukować te podmuchy wiatru, to wtedy taką osłonę przeciwwiatrową do tego nadajnika mocujemy. Nadajnik jest ładowany na USB-C i łączy się po Bluetooth bezprzewodowo z kamerą, więc nie mamy żadnych kabli, jest to po prostu bardzo, bardzo wygodne. Jeśli chodzi o te zestawy, to tyle. Myślę, że warto trochę dołożyć właśnie do tego zestawu combo, bo mamy tą dodatkową baterię, mamy statywik, mamy ten mikrofon przede wszystkim. Myślę, że te rzeczy są warte dołożenia tej niewielkiej kwoty za ten lepszy, większy zestaw. Przechodzimy teraz do użytkowania. Zaczniemy od menu i ustawień. Ja nie będę ich tutaj bardzo szczegółowo omawiał, bo myślę, że nie ma to sensu. Jeśli będziecie mieli tą kamerę, to sami sobie to sprawdzicie i ogólnie obsługa jest bardzo prosta i każdy sobie, myślę, z tym poradzi. Ogólnie ustawiam wszystko dotykowo. W przypadku na przykład trybu nagrania, no to mamy od dołu wyciągane takie menu i tutaj mamy rozdzielczości i klatkarze. Od góry mamy takie podstawowe menu z na przykład z jasnością ekranu albo z trybami użytkownika. Z prawej strony mamy menu dotyczące ekspozycji, ustawień samej kamery. Mamy tryb Pro, gdzie możemy większość rzeczy poustawiać sami, albo mamy tryb zupełnie automatyczny. A kiedy przejdziemy z drugiej strony ekranu, to mamy podgląd zdjęć i filmów, które zostały już tą kamerą wykonane, więc generalnie z której strony byśmy palcem nie przejechali, to otwieramy jakieś menu. Do tego mamy takie skróty bezpośrednio na ekranie. W lewym dolnym rogu mamy tryby pracy, czyli zdjęcia, panorama, wideo, tryb do słabego oświetlenia i tak dalej. A z drugiej strony mamy obrót kamery do trybu portretowego, więc wtedy widzimy też na ekranie, co nagrywamy, kiedy mówimy do kamery. Mamy też oczywiście na ekranie informacje o ilości miejsca, które zostało na karcie pamięci oraz o baterii, czy o klatkarzu i rozdzielczości, w jakiej nagrywamy. Mamy też tutaj dostęp do zoomowania, które też no, nie działa w każdym trybie, ale w tym, w którym działa, no to tutaj bezpośrednio z ekranu takim suwakiem możemy sobie zoomować tą kamerą. Więc ta obsługa jest bardzo prosta. Ogólnie jestem zadowolony z użytkowania tej kamery, jeśli chodzi o menu. Też nic się nie wiesza, wszystkie funkcje zmieniają się bardzo szybko. Natomiast jest jedna rzecz, która jest bardzo irytująca w tej kamerze. Chodzi o powiadomienia. Tych powiadomień jest naprawdę dużo. One często nam tutaj wyskakują na ekranie, kiedy zmieniamy jakieś ustawienia. I to, co jest denerwujące, to, że te powiadomienia są bardzo duże. One mają dużą czcionkę i w zasadzie zasłaniają nam cały ekran. Nie widzimy wtedy, co kadrujemy. Więc moim zdaniem to warto by było poprawić, żeby tych powiadomień było trochę mniej i żeby one po prostu były mniejsze, też przez mniej czasu wyświetlały się na ekranie, bo jest to rzecz naprawdę irytująca w tej kamerze i potrafi trochę popsuć przyjemność z nagrywania tą kamerą, bo co chwilę nam coś tutaj wyskakuje, długo się utrzymuje to powiadomienie na tym ekranie, musimy w nie kliknąć albo poczekać dłuższą chwilę, żeby ono po prostu zniknęło. Ja jeszcze mam taki problem, że przez to, że mam trochę wolniejszą kartę, to przy każdym nagraniu wyskakuje mi tutaj informacja, że karta jest trochę za wolna i za każdym razem muszę to wyłączyć albo czekać, aż to zniknie. Mogłoby się to pojawić raz i dopiero po ponownym na przykład uruchomieniu kamery po raz kolejny, a nie, że przy każdym nagraniu, przy każdym wciśnięciu spustu migawki to powiadomienie mi się tutaj pokazuje. Pomimo, że karta daje radę i normalnie nagrywam, robię zdjęcia, to i tak cały czas mi to powiadomienie tutaj wyskakuje, więc jest to dosyć irytujące. Oczywiście mógłbym mieć szybszą kartę i nie mieć tego problemu, ale też inne powiadomienia często się tutaj pojawiają i tak samo
zasłaniają cały ekran, więc to jest rzecz, jeśli chodzi o menu czy ustawienia tej kamery do poprawy. Te powiadomienia po prostu bywają dosyć irytujące, ale myślę, że to jest do ogarnięcia jakimś po prostu, jakąś aktualizacją oprogramowania do tej kamery. Jeśli chodzi o ustawienia, to tyle. Przechodzę teraz na tą kamerę, chowam mój aparat do plecaka. Teraz będziecie już widzieć obraz z Osmo. Będziecie też mogli zobaczyć, jak działa stabilizacja, jak wygląda po prostu obraz z tej kamery. No i popowiadam Wam o jej możliwościach, o funkcjach, jakie ona posiada. Widzicie już obraz z Osmo, nagrywam w 4K w 25 klatkach w pełnym automacie, bo myślę, że wiele osób właśnie w ten sposób będzie korzystać z tej kamery i ja też w taki sposób będę ją sprawdzał. To co zobaczymy na początek, to jak działa ta soczewka szerokokątna. Teraz widzicie obraz standardowy i w tej chwili zakładam soczewkę i możecie zobaczyć, na ile ten kąt stał się szerszy. Zostawię już sobie tą soczewkę na kamerze i idziemy. Dźwięk postanowiłem nagrywać bezpośrednio z kamery, dlatego że myślę, że wiele osób będzie jednak korzystać z tych mikrofonów wbudowanych, no i też nie każdy z Was wybierze po prostu ten zestaw combo, więc pomyślałem, że fajnie, żebyście zobaczyli, czy w zasadzie usłyszeli, jak brzmi dźwięk z samej kamery. Teraz przechodzimy już do samej kamery. Ona ma matrycę jednocalową. To jest duża matryca jak na takie urządzenie. Tak naprawdę no, mało który telefon czy jakaś mała kamera sportowa ma taką matrycę, więc no, to jest plus. Oczywiście jest to dalej mniejsza matryca niż to, co mamy w większych aparatach bądź bardziej profesjonalnych kamerach, ale jakość z tej matrycy jest w zupełności wystarczająca do filmów robionych na YouTube'a czy ogólnie media społecznościowe. Naprawdę pod względem jakości obrazu ta kamera mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła i wygląda to bardzo dobrze. Oczywiście gdybym miał robić jakieś zlecenie komercyjne, nie wiem, nagrywać jakąś reklamę dla kogoś, no to raczej bym użył bardziej profesjonalnej kamery jako ten główny sprzęt, ale do takiego nagrywania jakichś vlogów z podróży, takich zwykłych filmików na YouTube'a, to ta jakość jest w zupełności wystarczająca i tu myślę, że dla wielu osób plusem tej kamery będzie jej prostota obsługi, to jak jest ona mała, to że mamy od razu wbudowany stabilizator, to będzie większym plusem niż byłby większym plusem trochę lepszy przetwornik, większy, w większej, bardziej upierdliwej w obsłudze kamerze czy aparacie, więc tutaj ta jakość obrazu jest naprawdę na plus. Obiektyw ma 20 mm, więc jest dosyć szerokokątny. Chciałoby się, żeby było trochę szerzej. Tutaj faktycznie ta soczewka trochę pomaga i z tą soczewką jest, myślę, wystarczająco szeroki ten kąt. Światło to jest 2.0, więc też jest dosyć jasny ten obiektyw, co na pewno pozytywnie przekłada się na jakość obrazu w jakichś trudniejszych warunkach oświetleniowych. Ostrość ustawiona jest od 20 cm, więc na jakichś bardzo małych detali tą kamerą nie nakręcimy, ale też nie do tego ona służy. Jeśli chodzi o jakieś rozdzielczości i klatkarze, no to tutaj mamy 4K od 24 do 60 klatek w tym standardowym trybie i Full HD też od 24 do 60 klatek. Jeśli chodzi o tryby te szybsze, no to mamy 120 klatek w 4K bądź 240 klatek w Full HD. To są tryby do zwolnionego tempa. Kiedy chcemy po prostu nagrać jakąś bardzo szybką akcję, no to można z nich skorzystać. Więc to już jest bardzo solidna specyfikacja. Do tego kamera można nagrywać w 10 bitach, w płaskim profilu obrazu, w D-Logu bądź w profilu HLG, więc mamy dwa takie płaskie profile do wyboru. No to jest świetna sprawa dla osób trochę bardziej zaawansowanych, które chcą się bawić w jakąś koloryzację, w jakiś color grading i dzięki no, tym płaskim profilom mamy po prostu większą rozpiętość tonalną na tych nagraniach, ale już ten standardowy profil wygląda bardzo dobrze, więc myślę, że większość osób będzie i tak z tego standardowego profilu korzystać. No ale i tak ta specyfikacja już wygląda na tyle solidnie, że no, dorównuje ona nie jednej profesjonalnej kamerze do nagrywania filmów, z której ja na przykład korzystam i która kosztuje 3 czy 4 razy tyle, co to urządzenie. Więc i te klatkarze, i te rozdzielczości, i te płaskie profile to jest jak najbardziej na plus. Możemy też nagrywać w pionie. Wtedy mam maksymalnie 3K do wyboru, ale to jest i tak wystarczająca rozdzielczość do większości zastosowań. No i wtedy to działa tak, że po prostu kamera wycina nam obraz w pionie, a nie działa to tak, że gimbal obraca się do pionu. Nie wiem, czemu to jest tak rozwiązane. Być może po prostu konstrukcyjnie nie dało się tego tak zrobić, żeby cały gimbal się obrócił. No ale i tak działa to fajnie. Wtedy ten ekran możemy sobie zostawić w pionie i po prostu bardzo wygodnie w ten sposób pracować, kiedy potrzebujemy tego typu nagrania. Mamy też ten zoom cyfrowy. On nie działa w każdym trybie. Na przykład nie działa w trybie nocnym. Od 2 do 4 razy można sobie ten obraz trochę przybliżyć. Wiadomo, to się wiąże z jakimś tam spadkiem jakości obrazu. Nie jest on jakiś ogromny, ale oczywiście występuje to z naturalne, bo to jest po prostu zoom cyfrowy. A i
tak fajnie, że się on tutaj znalazł, to możemy trochę jakby różne ogniskowe zastosować i mieć trochę bardziej różnorodne ujęcia. Autofokus może działać w trybie ciągłym, pojedynczym albo w trybie prezentacji obiektów, wtedy on się skupia na rzeczy, którą filmujemy. Jest to fajne dla osób, które coś pokazują właśnie na YouTubie w jakichś filmach i nie mają jeszcze takiego wyczucia, żeby jakoś ładnie te nagrania zrobić, to tutaj kamera zrobi to za nas, będzie płynnie utrzymywała ten obiekt w ostrości. Do tego mamy tracking, o którym powiem Wam za chwilę więcej, który też działa bardzo dobrze, więc jest to po prostu bardzo proste. Oczywiście tą kamerą też możemy robić zdjęcia, one mają 9,4 megapiksela, mamy też panoramy takie od razu składane, gdzie kamera sama się porusza w różne strony i złoży nam gotową panoramę. Można robić zdjęcia w JPEG-u bądź w RAW-ie, ale umówmy się, taką kamerą to raczej nikt specjalnie za dużo zdjęć nie robi. Te zdjęcia można zrobić sobie dodatkowo jako jakąś pamiątkę, ale to jest głównie kamera, która służy do robienia filmów. Jeśli chcecie też robić jakieś bardziej profesjonalne zdjęcia, no to tutaj jednak wyposażyłbym się po prostu w aparat, a nie taką kamerkę. Natomiast jako taka dodatkowa funkcja, żeby sobie zrobić jakieś pamiątkowe zdjęcie, no to ta jakość jest tutaj wystarczająca. Więc jeśli chodzi o taką podstawę, przy nagraniach to jest wszystko. Zaraz powiem Wam też o funkcjach specjalnych, ale teraz jeszcze kilka słów o gimbalu. Jak on działa, no to widzicie, na ile on te drgania wybiera. Moim zdaniem działa naprawdę dobrze, jak na taki mały gimbal. Czasami widać kroki, kiedy idziemy, jeśli nie będziemy jakoś tam bardzo się skradać, no to je widać, ale nie jest to na tyle jakoś uciążliwe, żeby to jakoś przeszkadzało w oglądaniu tych filmów później. Gimbal jest trzyosiowy, można też go sobie skonfigurować, można ustawić, jak szybko ma on działać, jak szybko ma się ruszać. Można też ustawić, tak jak w zwykłym gimbalu, na przykład blokadę którejś osi, albo włączyć tryb FPV, który jest taki bardziej dynamiczny, więc też w jakiś sposób ten gimbal można sobie tutaj regulować. Jeśli chodzi o dźwięk, no to tutaj, tak jak słyszycie, te trzy mikrofony działają całkiem dobrze. Można też podłączyć ten dodatkowy mikrofon z zestawu. On się łączy bezprzewodowo, jest to wygodne. Też do tego nadajnika można wpiąć jakąś krawatówkę. Nie musimy używać tego mikrofonu w nadajniku. Jedyna tutaj wada, czy niefajne zagranie ze stron DJI, no to z tego co widziałem, to jest wsparcie tylko dla tych mikrofonów DJI Mic 2, czyli tej drugiej wersji. Ta pierwsza nie ma oficjalnego wsparcia, więc nie wiem, czy to urządzenie będzie dobrze działać, czy w ogóle będzie działać z tą pierwszą wersją. Trochę szkoda, no bo te osoby, które mają już na przykład ten starszy zestaw mikrofonów, no to zostają trochę na lodzie, a pewnie też chcieliby użyć tych mikrofonów z tą kamerą, a myślę, że nie ma tak naprawdę technicznego problemu z tym, żeby one też z tą kamerą działały, tylko bardziej jest to takie zagranie marketingowe, żeby zmusić po prostu użytkowników do kupna tego nowszego zestawu, więc to można było poprawić, żeby te starsze mikrofony też z tą kamerą działały, ale i tak jest to świetna funkcja, że bezprzewodowo po tym Bluetooth można tych mikrofonów sobie użyć, jest to bardzo wygodne, więc tak podsumowując ten fragment filmu, mamy trzy najważniejsze potrzeby tak naprawdę zaspokojone, czyli potrzebę stabilnego filmu, za to odpowiada ten gimbal, który radzi sobie dobrze, potrzebę dobrej jakości obrazu, a tutaj jest ona naprawdę dobra, szczególnie jak na taką małą kamerę, no i potrzebę dobrego dźwięku, co może nam zapewnić ten dodatkowy mikrofon, więc mamy wszystko w tak małym urządzeniu, które też nie jest jakieś bardzo drogie, no i to sprawia, że naprawdę tutaj ta propozycja od DJI wydaje się bardzo, bardzo interesująca. Teraz przypomniałem się jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o jakość obrazu, o której Wam nie powiedziałem, czyli jakość obrazu w trudniejszym oświetleniu. I tutaj wypada to naprawdę dobrze. Mamy właśnie ten tryb nocny, który sprawia, że te szumy są mniejsze, ten obraz wygląda po prostu lepiej, ale nawet kiedy tego trybu nie uruchomimy, to kamera całkiem dobrze radzi sobie w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Oczywiście to jest matryca jednocalowa, tutaj fizyki nie przeskoczymy i ten szum czasem będzie widać jakiś tam spadek detali, jakieś odszumianie i tak dalej. Jest tutaj na pewno też jakaś duża magia w oprogramowaniu, tak samo jak w naszych telefonach, że ten obraz wygląda lepiej niż powinien wyglądać z takiej matrycy, ale ważny jest efekt końcowy, a efekt jest taki, że obraz wygląda naprawdę dobrze, więc nawet w jakichś trudniejszych warunkach można tą kamerę wykorzystać. Oczywiście mówię, ten szum się gdzieś tam pojawi, ale jest ten obraz na tyle dobry, że można go w jakichś prostych nagraniach na YouTube, takich vlogowych rzeczach wykorzystać, więc za to duży plus. Teraz przejdziemy sobie jeszcze szybko do
dodatkowych funkcji, jakie ma ta kamera, bo tą podstawę mamy już omówioną. Jeśli chodzi o funkcje dodatkowe, no to mamy właśnie ten tryb nocny, on działa tylko do 30 klatek w 4K bądź Full HD. Mamy tryb spin-off, który pozwala obracać gimbal w jednym kierunku o 180 albo 90 stopni, można stworzyć takie fajne efekty, fajnie wyglądające ujęcia. Mam różne rodzaje timelapsów, standardowy timelapse, hyperlapse, motionlapse, czyli po prostu filmy poklatkowe, ale nie będę tutaj tego jakoś mocniej omawiał, bo to ma większość tego typu urządzeń, więc myślę, że nie warto tracić na to czasu, ale to oczywiście też tutaj jest. No i ta rzecz, którą zostawiłem na koniec, a która jest ogromną też zaletą tej kamery, no to tracking, czyli śledzenie obiektu. Mamy do wyboru trzy rodzaje trackingu. Jest standardowy tracking, gdzie możemy zaznaczyć jakikolwiek obiekt na ekranie, albo możemy go zaznaczyć na ekranie naszego smartfona, albo bezpośrednio zaznaczyć go w ustawieniach kamery. No i ten obiekt jest po prostu bardzo dobrze śledzony. Ja oczywiście zrobię tutaj takie testy tego śledzenia i Wam pokażę, jak to działa. Mamy też śledzenie twarzy, wtedy kamera sama wykrywa twarz, która jest w kadrze, nie trzeba nic zaznaczać. Ja z tego na przykład korzystam teraz w tym trybie portretowym, więc mogę zapomnieć o ustawianiu ostrości, o jakimś celowaniu dobrze w moją twarz. Jak widzicie, ta kamera cały czas za tą moją twarzą sama podąża i to działa bardzo, bardzo dobrze. No i ona wykrywa twarz, która znajduje się jakby najbliżej kamery, najwięcej miejsca w kadrze zajmuje, więc jeśli będą dwie osoby, no to ona tylko na jednej się oczywiście skupi. No i mamy trzeci tryb. On jest bardzo przydatny, bo on pozwala zrobić tracking na jakimś obiekcie, ale można wybrać, w którym miejscu w kadrze ten obiekt ma się znajdować. Bo często przy trackingu był ten problem, że on cały czas umieszczał ten obiekt w środku kadru, więc te ujęcia nie wyglądały tak fajnie, no bo chcemy mieć czasem je w złotym podziale, żeby po prostu ten kadr wyglądał lepiej. A tutaj fajnie to działa, bo mamy kilka punktów w różnych miejscach kadru do wyboru i tam wybieramy sobie, gdzie chcemy ten obiekt, żeby ten obiekt w kadrze się znajdował i kamera będzie w taki sposób śledziła ten obiekt, żeby on cały czas na przykład był w lewym górnym rogu albo w prawym dolnym rogu. To jest bardzo przydatna rzecz, żeby po prostu te kadry wyglądały lepiej. Więc ten tracking na duży plus działa on po prostu bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No i zastępuje nam tak naprawdę operatora w niektórych sytuacjach. Możemy położyć kamerę na jakimś murku, chodzić, pokazywać coś. Kamera będzie nas śledziła, więc mamy jeszcze do tego wszystkiego operatora wbudowanego w Osmo Pocketa. Z takich dodatkowych funkcji, które przychodzą jeszcze do głowy, to jest jakiś tryb upiększania, ale no to jest takie, powiedzmy, dziecinne. Można sobie tam zwiększyć oczy, zmniejszyć twarz, zmienić kolor ust, takie pierdoły, powiedzmy taka zabawka, ale też można się tym pobawić i sobie gdzieś tam te nagrania pomodyfikować. No tak tylko wspominam, że coś takiego jest, ale nie będę tego jakoś bardziej testował, bo uważam, że jest to taki no już typowy gadżet i bajer. No jest oczywiście Wi-Fi i Bluetooth, możemy się łączyć z aplikacją, jest aplikacja, tam też mamy przeniesione wszystkie ustawienia, mamy większy podgląd na telefonie, to działa wszystko dobrze, sprawnie. Myślę, że już tej aplikacji nie będę Wam tutaj pokazywał, bo i tak ten film, myślę, będzie zdecydowanie za długi, bo się znowu rozgadałem jak zwykle. No ale ta aplikacja tutaj jest i ona no, oferuje to samo co kamera, więc myślę, że nie ma sensu jej tutaj specjalnie dodatkowo jeszcze pokazywać. Przechodzimy do podsumowania. Jeśli chodzi o cenę, to zestaw standard to jest około 2600 zł, zestaw combo to jest 3250. Jest to trochę więcej, ale uważam, że biorąc pod uwagę ten mikrofon, dodatkową baterię i te akcesoria, to warto zdecydowanie w przypadku tej kamery dołożyć do tego zestawu combo. Sam ten mikrofon jest sporo warty, więc myślę, że ta cena jest tutaj ok. Ta cena wcale moim zdaniem nie jest wysoka, biorąc pod uwagę możliwości tego urządzenia, to jaką jakość nagrań tutaj mamy, jak działa tracking, jak działa gimbal, jak zrobione jest to urządzenie, to uważam, że ta cena jest naprawdę bardzo ok. To jest cena podstawowego aparatu, podstawowego bezusterkowca z kitowym obiektywem, który no, nie da nam takich możliwości, jeśli chodzi o filmowanie, jak ta kamera. No, będziemy musieli dokupić do tego gimbal, jakiś zewnętrzny mikrofon, a i tak sama obsługa tego i praca z tym będzie dużo bardziej upierdliwa i trudniejsza, szczególnie dla osoby, która nie chce jakoś mocno wchodzić w technikalia, tylko nagrywa jakieś filmy, a nie chce robić doktoratu z filmowania, tylko chce mieć fajną jakość nagrania, fajne urządzenie, proste w obsłudze, no to taki bezusterkowiec będzie dużo trudniejszy na początek. Samo ogarnięcie dodatkowego gimbala wymaga po prostu trochę czasu. A tutaj mamy urządzenie, które tak naprawdę wyjmujemy z pudełka, chwilę się nim pobawimy, jest ono tak proste i intuicyjne, że każdy sobie z tym poradzi. Dożyliśmy do takich naprawdę czasów, że mając tak małe, lekkie urządzenie, które mieścimy w kieszeni, możemy nim robić cały content i nagrywać super rzeczy na YouTube'a, chociażby z jakiejś podróży, za takie pieniądze, bo 3000 no to jest tak naprawdę taka kwota, którą często wydajemy jako amatorzy na pierwszy aparat, więc to nie jest jakaś duża ilość pieniędzy. Ja w tej chwili na przykład jadąc na jakąś wyprawę, tak jak jeździłem na Bałkany i zabierałem jeden aparat do robienia zdjęć, a drugi jeszcze z mikrofonem jako aparat do filmowania, to w tej chwili zabrałbym aparat do robienia zdjęć i
Osmo Pocket jako tylko jedną kamerę do nagrań, bo ta jakość tej kamery i jej możliwości są dla mnie w zupełności wystarczające, żeby tworzyć fajne materiały właśnie na YouTube'a, więc sama lekkość, prostota obsługi, jakość wykonania, ten tracking, dźwięk, wszystkie jakby potrzeby, które mamy jako powiedzmy amatorzy do kręcenia filmów, czyli żeby obraz był dobrej jakości, żeby był stabilny, żeby był dobry dźwięk, żeby to wszystko było w miarę łatwe, proste, małe i lekkie, to wszystkie te potrzeby Osmo Pocket moim zdaniem zaspokaja naprawdę dobrze. Jest tutaj kilka szczegółów, do których się przyczepiłem, jak chociażby te powiadomienia, ale to są naprawdę mało istotne rzeczy, które też zresztą można poprawić jakąś aktualizacją softu. Poza tym no, to urządzenie zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie i teraz jeśli będziecie mnie pytać w jakichś wiadomościach prywatnych o jakiś aparat, żeby rozpocząć nagrania właśnie jakichś filmów na YouTube'a czy innych tego typu rzeczy, to ja będę Wam też często polecał właśnie Osmo Pocketa jako taką alternatywę, którą Wam warto rozważyć zamiast po prostu podstawowego bezusterkowca, bo moim zdaniem dla większości osób to urządzenie będzie w zupełności wystarczające. Więc jeśli chodzi o ten film, to tyle. Oczywiście zostawiam Wam linki do tego urządzenia pod tym materiałem. Kupicie je w sklepie AB Photo. Sprawdźcie też oczywiście inne nasze filmy. Przypominam, że mam też recenzję na kanale tych mikrofonów od DJI, więc też sprawdźcie ten film, a my widzimy się niedługo w kolejnych materiałach. Do zobaczenia, cześć!